Czy to jest autobiografia twoja, twojego ojca, czy to jest biografia Polski tu i teraz? A zrobiłeś taką minę, że byłem przekonany, że zasnąłeś. No trochę tak. Co za dziwak. To jest próba wejścia trochę w buty i w sposób tworzenia mojego ojca. Sposób, w jaki on... Ja nigdy nie byłem u niego na planie. Wiem, co wiem, tak samo mniej więcej jak ludzie, którzy się w ogóle tym interesowali. Ale myślę, że gdzieś tam było bardzo silne, zresztą też w filmie poruszane, egotyczność reżyserska, tak? Czyli reżyser decyduje. W dzisiejszych czasach, w systemach, które no, jakby systemy, które systematyzują w ogóle cały odbiór filmów, wszystkiego, tak jakby liczymy na duże zwroty, więc jakby podkładamy się widowni, żeby ona mogła jak najbardziej temu filmowi sprzyjać. Tak, może tak bym powiedział. Tak. Zachowawczość. Szeroko pojęta zachowawczość. I teraz... Dlaczego ja to mówię? No bo jesteś bardzo dobrym moim PR-owcem. Kuźwa, za darmo. No. Dostosowałem się do twojego budżetu. Dawaj. No i zachowawczość. I teraz tu jest próba jakby odważnego wejścia ze swoim ja. Mhm. I nie oglądania się na konsekwencje tej sprawy, tak? Czyli podobnie ja mogę sobie się zdobyć na to, że wpuszczam Fabijańskiego, że tak powiem, na plan i mówię, jedziesz to, co uważasz za słuszne, to, co że tak jak czujesz, że powinieneś to grać, graj. I jakby wykorzystałeś jego wewnętrzną szajbę. Wewnętrzną szajbę, którą on też jakby nagle odkrył, tak? Na tym planie. A jaką szajbę znalazłeś w braciach Mroczek? Stary, no to jest naprawdę... Cała Polska teraz patrzy. Przecież... Pozdrawiam braci Mroczek. Nie, ich jest dwóch, żebyś wiedział. Ja wiem, ale ja nigdy nie wiem, który jest który. Słowo honoru. A to cała Polska no nie wie. Oni zawsze mówią, mój brat. Mówię, okay. A wiesz, że w ostatnim odcinku, jak Miłość okaże, że oni nie są braćmi? Tylko są... Mówiła mi Łebkowska, że są gejami normalnie. No. Para. Tak, no. Dobrze, nie żartowałem. Nie chcę spoilerować. Nie chcę spoilerować. Po co? Dlaczego? Po co? Znaczy, oni są genialni. No oni właśnie są genialni. Znaczy, zabrałeś im całą tą celebryckość i zbudowałeś fajną fajne dwie postaci. Marcina Mroczka. Dwie tak, postaci. Tak, lekarza. Zbudowałem lekarza. W dwóch postaciach. Tak. Jakby bliźniaki dwujajowe. Tak. 4 × 4. Ale... Zobacz, to jest na czym to o co dlaczego to, ich wziąłeś? O co to chodziło. I znowu wracamy do tego, jak to intuicja, której należy zaufać w takim momencie, realizacji tekstu, który jest napisany przez artystę, pisarza, czyli to nie jest taki klasyczny totalnie scenariusz, tylko scenariusz, który zawiera potężny dialog i bardzo mało takich wzmianek na temat, jak my mamy to robić albo jak to grać. Tak? Więc jedyne, co można robić, to się poruszać po własnym jakimś intuicyjnym kodzie, który powoduje, że no mamy, kochany Xawery, tutaj sceny z lekarzami, to kogo ty byś tutaj widział? Ja mówię, no to bliźniaki dajmy. Będzie fajnie, no dwóch takich samych lekarzy. No to słuchaj, mamy bliźniaków, no takich grających, no to mamy tam braci Pox i mamy Mroczek. Dawaj Mroczków. Ktoś mówi, nie no zwariowałeś, Żuławski się w grobie przewraca. Czekaj, ja mówię, nie no spokojnie, to jest dobre, to jest fajne, to jest... Ale ja to widzę, jakiś, to 1 listopada płyta się uchyla, tylko nie Mroczkowie! Tak. I... Ale... Mój ojciec był generalnie bardzo dowcipnym człowiekiem. No właśnie był jajarzem. Tak, był jajarzem, więc jak ja widzę, że po prostu ta akcja z braćmi Mroczek wywołuje uśmiech i radochę, no to mówię, to jest bingo, to jest stracione. A dlaczego ich napisałeś na plakacie? Wielki powrót Mroczek Brothers. Nie, ja chciałem, żeby to była niespodzianka w filmie. To jest, znaczy oni są fajni. Dzisiaj już żeśmy to jakby powiedzieli, idźcie na braci. Są bracia Cohen, są bracia Mroczek. A wcześniej jak film był pokazywany, jeszcze nie miał takiej promocji jak dzisiaj, no to dla mnie było fajne to, że właśnie ludzie po wyjściu z kina mówią, ale to było świetne, że oni tam są, nie? Nie, i oni są naprawdę, pójdźcie, zobaczcie, oni są genialni. Jeszcze bardzo ważną rzecz, że ten film jest... Ty, powiedziałem to. Jeszcze raz. Że bracia Mroczek są genialni, powiedziałem. Ty, nie reżyseruj tu. Ty, nie reżyseruj.